Dzień dobry, szczęść Boże, Kamil Klimczak, Komentarz Narodowy, Chrobry Szlak, ten kanał, który Państwo pewnie dobrze znacie, jeśli tu wchodzicie. Dzisiaj w komentarzu taka treść, która być może lepiej by pasowała na wczoraj, no ale grafik się troszeczkę inaczej ułożył. Generalnie zbierałem się od kilku dni, żeby skomentować tekst, który został opublikowany no już parę dni temu, 29 czerwca, w święto apostołów, świętych apostołów Piotra i Pawła, dokument papieża Franciszka o nazwie Desiderio Desideravi, czyli jest to jakby początek cytatu z Ewangelii Gorąco pragnąłem. Powiem tak. Od razu zaznaczę, że nie przeczytałem go w całości, bo jest to tekst niezwykle ciężki. Jest to tekst niezwykle ciężki. Paradoksalnie w porównaniu z różnymi dużo starszymi dokumentami Kościoła, teraz te dokumenty Kościoła, który mówi, że on tu będzie, prawda, się otwierał na świat, są dużo trudniejsze dla człowieka do zrozumienia niż te dokumenty tego starego, zacofanego, trydenckiego Kościoła. Od co? No ale no to już może taka licencja poetyka. Nie wnikam, ale w zasadzie trzeba zwrócić może uwagę na początek na to, zanim w ogóle przystąpimy do analizy, na to, co napisała dykasteria do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, czyli kiedyś kongregacja, no ale wiadomo, rewolucja potrzebuje nowych szyldów. Przeczytam dosłownie. W uroczystość apostołów Piotra i Pawła 29 czerwca 2022 roku papież Franciszek opublikował list apostolski Desiderio Desideravi o formacji liturgicznej ludu Bożego. Jest to tekst skierowany do biskupów, prezbiterów i diakonów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich. Dokument ten zbiera i opracowuje na nowo w oryginalny sposób propozycje będące owocem zgromadzenia plenarnego Kongregacji do spraw kultu Bożego dyscypliny sakramentów 12-15 lutego 2019 poświęconego temu samemu tematowi. Niniejszy list jest kontynuacją listu skierowanego jedynie do biskupów z okazji opublikowania motu proprio Traditionis Custodes, którego głównym celem jest kontynuowanie stałego poszukiwania komunii kościelnej wokół jedynego wyrażenia Lex Orandi Rytu Rzymskiego, ukazanego w księgach reformy liturgicznej, której pragnął Sobór Watykański II. Dokument ten nie ma charakteru instrukcji ani dyrektorium. Jest to raczej tekst medytacyjny, z żywym akcentem biblijnym, patrystycznym i liturgicznym, który dostarcza wielu bodźców do zrozumienia piękna płynącego z prawdy o celebracji liturgicznej. Pominę fragment. Ojciec Święty kilkakrotnie zaznacza, że nie rości sobie prawa do wyczerpującego potraktowania poruszanych zagadnień, niemniej jednak zaproponowanych zostaje wiele spostrzeżeń na temat teologicznego znaczenia liturgii, dotyczących potrzeby poważnej i żywej formacji liturgicznej całego ludu Bożego i tak dalej, i tak dalej. Szkoda dalej strzępić język, więc trzeba powiedzieć tak, to są, przekładając z polskiego na nasze, bo to jest tłumaczenie oficjalne Kaju. No, to są takie luźne przemyślenia papieża na marginesie jakiegoś tam dokumentu sprzed 3 lat i będące, prawda, takim czymś w rodzaju, prawda, świętowania rocznicy Traditionis Custodes. No, bardzo to, proszę Państwa, ciekawe, dziwne i w ogóle, więc zanim przejdę do omawiania tego całego zamieszania i oburzenia środowisk tradycyjnych, powiem wprost, to jest świstek bez znaczenia. To jest jakiś papier, który no, po prostu mam wrażenie, że tam rzeczywiście jest to zbudowane wokół jednej myśli, dowalenia wszystkim tradycjonalistom i konserwatystom, a wszystko inne to tylko otoczka, żeby to ładnie uzasadnić. Jest to dokument pisany pod tezę. Nie jest to, i dlatego jest on bardzo chaotyczny.
Taki pobieżny rzut oka wskazuje, że ten list jest niezwykle chaotyczny. Tam jest, raz jest dość ortodoksyjnie o mszy jako ofierze, potem jest jako o uczcie, potem jest coś, że tutaj jakiś pelagianizm, nie wiadomo co, jakieś sztywniactwo, a potem o jakichś nadużyciach. Krótko mówiąc, to jest taka pisanina, żeby ciąć po skrzydłach, wiecie, towarzysze, nie za ostro z tą reformą, nie za ostro z tą reformą, bo tu nam się ludziki burzą i będziemy ciąć po skrzydłach właśnie tych radykałów troszkę do szeregu, żeby też można było z drugiej strony do szeregu wkopać tych tradycjonalistów i powiedzieć koniec z tymi trydentami, od dziś chodzicie na nowus po łacinie. I to jest jakby takie kolejne po prostu potwierdzenie tego, co ludzie jakby troszkę bardziej dalekowzroczni niż fani Summorum Pontificum, co do którego już od dawna było wiadomo, że może zostać zniesione, no i zostało zniesione, tak. To zresztą bardzo przypomina refleksję polskich biskupów po Traditionis Custodes, żeby, prawda, dać wolność jeszcze tradycjonalistom póki co, ale nie za dużo też tej wolności, ale z drugiej strony, żeby jednak spróbować troszkę się wysilić i sprawować tu i ówdzie liturgię troszeczkę, te nowe, troszeczkę bardziej okazale, i ukrócać nadużycia. No, polscy biskupi to w tym przodują, bo u nas rzeczywiście te skrzydła są obcięte. Niewielu mamy twardych konserwatystów. Nieco więcej mamy skrajnych liberałów, ale to mimo wszystko są mniejszości. U nas głównie dominuje to, co to centrum, czyli używając nomenklatury rewolucyjnej, bagno. A zatem trzeba powiedzieć, że główną tezą rzeczywiście jest to dowalenie w środowiska tradycyjne, które zawiera się na przykład w takich oczywistych kłamstwach, i to trzeba nazwać jasno i po imieniu, kłamstwach, że reforma jest dziełem soboru. Proszę Państwa, wiem, że Wikipedia nie jest jakimś wielkim źródłem, które powinno się cieszyć autorytetem, ale nawet jak wejdziecie właśnie na stronę traktującą o reformie, tak zwanej reformie liturgii posoborowej na Wikipedii, to przy kolejnych zmianach będziecie mieli w nawiasie zmiana niepostulowana przez sobór, zmiana niepostulowana przez sobór, zmiana niepostulowana przez sobór. Można powiedzieć, że mszą spełniającą postulaty soboru był mszał może 1965, może 1968, słusznie zresztą przez środowiska tradycji odrzucone, ponieważ były one tylko przejściówkami na drodze do tego finalnego produktu Novus Ordo, który nie ma nic wspólnego z soborową konstytucją o liturgii. Naprawdę, ta konstytucja o liturgii soborowa jest naprawdę, naprawdę zbiorem ogólników. Jest zbiorem ogólników, który można interpretować na bardzo wiele sposobów. I w zasadzie można by powiedzieć, że też jest, w związku z tym jest w dużej mierze świstkiem bez znaczenia, bo takie rzeczy powinny być sformułowane jednak jasno i klarownie. I powoływanie się w werze, kiedy mówi się nam o Kościele synodalnym, na autorytet z Piotrem i pod Piotrem, cum Petre et sub Petro, jest po prostu śmieszny. No ale jak wiemy, moderniści, dla których prawda obiektywna nie istnieje, podkreślmy, bo to jest jeden z ważnych elementów modernizmu, że nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna, są w stanie, prawda, bardzo elastycznie do tych rzeczy podchodzić. Sic ergo, no tutaj dochodzi do jakiegoś totalnego zapętlenia.
Natomiast powiem tak, argumenty też ludzi, którzy jakby rozpętują burzę wokół tego listu Desideravi, też są kiepskie, ponieważ mówi się o jakiejś różnorodności i tak dalej. No nie, nie, tu nie może być mowy o różnorodności, nie może współistnieć błąd z prawdą. To jest właśnie wchodzenie w to takie modernistyczne dwójmyślenie. Nowy ryt nadaje się tylko do jednego, do zaorania. I koniec. Natomiast trzeba też powiedzieć, że powinien być to kubeł zimnej wody na wszystkich, którzy się łudzą, że jest to swego rodzaju, że tradycjonizm kustodes było swego rodzaju środkiem do poskromienia niesfornych tradycjonalistów. Tutaj to, o czym mówiłem wielokrotnie w moim wystąpieniu na konferencji we wrześniu ubiegłego roku naukowej, właśnie poświęconej Lex Orandi. To, co mówiłem na spotkaniu, które zorganizowaliśmy chyba raptem tydzień czy dwa po wydaniu Traditionis Custodes. To, że wolą Franciszka jest zniknięcie mszy świętej trydenckiej, tak zwanej tradycyjnej, z powierzchni ziemi, no, można powiedzieć, że zostaje potwierdzone. I no, odpowiedzią na to powinien być po prostu opór. Powinien być po prostu opór, bo to nie ma żadnego uzasadnienia, jest sprzeczne z prawem Bożym, naturalnym, powiem więcej, nawet być może i z prawem pozytywnym Kościoła, tu by się musiał wypowiedzieć jakiś kanonista, ja nie jestem, nie roszczę sobie pozycji eksperta prawa kanonicznego, natomiast, no, jest to po prostu, no nie wiem, w zasadzie ja mam wrażenie, że ktoś tam w Rzymie tego nie przemyślał, bo ten list równie dobrze mógłby się nie ukazać i nic by to nie zmieniło. Jak mawiają Rosjanie, tisze jedziesz, dalsze budiesz, czyli trzeba było po prostu konsekwentnie domagać się raportów od biskupów, ile już zamknęli miejsc z mszą indultową, jeśli ktoś chce tak walczyć. Ja oczywiście nie popieram walki z mszą tradycyjną, nawet z indultem, mimo wszystkich jego dysfunkcji, ale no, powiedzmy szczerze, no to jest... Tutaj powołując się na swój jakiś autorytet, Franciszek będzie go osłabiał, ponieważ pisanie tam o różnych właśnie indowatorach, nadużyciach liturgicznych i tym podobnych, przepraszam, czy ktoś posłucha człowieka, który o tym pisze, a jednocześnie sam daje przykład w swoich liturgiach papieskich, że można jeszcze bardziej sfuszerować liturgię, nawet tak wzorcową, jak zawsze była liturgia papieska, nawet jeśli chodzi o ten nowy ryt, była to często, zwłaszcza za pontyfikatu Benedykta XVI, liturgia sprawowana jak najbardziej w wierności tym rubrykom, tak powiedzmy. Rubryki, jeśli ktoś nie wie, w mszale mamy dwa rodzaje czcionek, czerwone i czarne. Czerwone to rubryki, czarne to nigryki. W dużym skrócie dla kogoś, kto może nie jest znany, jeśli ktoś chce się obsługiwać mszałem, powinien robić to, co jest na czerwono i wymawiać to, co jest napisane na czarno. To taka mądrość ludowa liturgistów. No, natomiast tutaj moim zdaniem to jest po prostu narażenie się na śmieszność i dla Franciszka byłoby lepiej, gdyby ten dokument się nie ukazał. On, tak jak powiedziałem, powinien utwierdzić w sprzeciwie wobec tego niesprawiedliwego i bezprawnego aktu, jakim jest limitowanie katolickiej liturgii. I być może odniesie taki efekt, więc po co to było, to nie jestem w stanie
tego zrozumieć. Być może jest w tym jakiś głębszy plan. Wiemy już, że niejednokrotnie ten pontyfikat potrafił nas zaskakiwać. Może to jest jakiś rodzaj, nie wiem, testamentu, bo ten pontyfikat niedługo się zakończy w sposób zwyczajny lub nadzwyczajny. Nie wiemy tego, ale proszę Państwa, róbmy swoje i nie przejmujmy się taką pisaniną. To tyle, jeżeli się Państwu podobało, to proszę o udostępnienie, like, subskrypcję, komentarz. Także dziękując wszystkim, którzy nas do tej pory wspierają, zachęcam do dalszego wspierania finansowego, dane w opisie. I to tyle, do zobaczenia, z Panem Bogiem.